Znowu o Berserków DS. Oglądaliśmy film na temat tego, jakie są nawiązania w Elden Ringu do Berserka. Ja tak sobie stwierdziłem, że hej, oglądaliśmy o Elden Ringu. Jakie są nawiązania do Berserka? Czy tam odwrotnie, z Berserka, no, czy no. Co Elden Ring wziął z Berserka, żeby się być może wzorować, może, nie będzie, że wzorować. Ale znalazłem też filmik między innymi o tym, że, a czy to wiadomo oczywiście było od zawsze, że wszystkie Souls od samego początku miały jakieś inspiracje, właśnie inspiracje Berserkiem. I tu jest 61 w ciągu 10 minut. Więc mam nadzieję, że to będzie szybkie i że to będzie takie pstryk, to jest to, to jest tamto. I zobaczymy, jak długo będę, jak często będę pauzować. Nowy chapter do Berserka wyszedł, trzeba przeczytać, to jeszcze wychodzi, a on nie umarł? W sensie ten, twórca? Mangaka, tak? To się, dobrze mówię? Mangaka? To się dowiedziałem ostatnio, że tak się mówi na osobę, która mangi rysuje. I sobie to zobaczymy. I po tym będziemy iść na Sekiro. I? Alright, the Dark Souls series has a fair bit of connections between them. But none of that even compares to the amount of connections Dark Souls has to Berserk. One of the more prominent ones involves the Taurus Demon, who shares more than just a few similar traits to Zod. Although an even more apparent connection involves one of Dark Souls' most iconic characters. And Andre the Blacksmith is clearly inspired by Gato. They're both muscular elderly blacksmiths that can craft anything. And it's o tym widzieliśmy, nie? Character of the significance... Nie, wiedzieliśmy o tym? Poczekaj. Nie wiedzieli? Ja nie wiedziałem. Nie, poczekaj. Było coś o tym Godocie pisane, mówione na ostatnim filmiku, nie? Tym, co oglądaliśmy o Berserku, ale przecież wtedy nie było Dark Souls. A w Elden Ringu nie ma tego. W Elden Ringu nie ma Andre. Ale to poczekaj, bo ja poleciało, a ja nie zauważyłem. Who shares more than just a few similar traits to Zod. Bardzo podobne. An even more apparent connection involves bardzo podobne. Dark Souls' most iconic characters. And Andre the Blacksmith is clearly inspired by Gato. They're both muscular elderly blacksmiths that can craft anything. And it's surprising that a character of this significance is inspired from Berserk. I mean, it's pretty cool. But at least for that reference, they changed the name. Unlike Rickard, who's, well, based off of Rickard, they don't even try to hide this one. I mean, they're both blacksmiths, and even their designs are similar. But the inspiration didn't end there, and... Czy oni są podobni? Ten wygląda jak dziecko. Takie mega dziecko, a to jest jednak nie do końca. W Dark Souls nie ma dzieci. To jest normalny, rosły człowiek. But the inspiration didn't end there, and even the unreleased Elden Ring has some of the more obvious references. The massive golden trees seen throughout the map have been inspired from the World Spiral Tree in Berserk. Along with that, the Valkyrie has a helmet that's... Znowu to nawiązanie, że drzewo jest Berserka. Ja ciągle w to nie wchodzę jakoś. Hej mordeczko, zajebiste zasady kanału, dziękuję bardzo. Po drugie mam temat do ciebie, jeżeli byłbyś zainteresowany, zależy jaki. Just a little too similar. I ten hełm to jest zwykła Walkiria albo po prostu Hermes, na przykład grecki, nie? Tego też nie biorę. Are nearly identical. And the nameless king's fluff of hair, as well as detailed armor, reminds me a lot of King Gaiseric. As well as that, the hidden eyes do feel very inspired. Czekaj, ten film wyszedł jeszcze zanim wyszedł Elden Ring, tak? Nie, już po. Nie, przed. Po. Dobra, nieistotne. Współpraca. Z kolegą postanowiliśmy spełniać marzenia, które mieliśmy. Lepiej późno niż wcale, jak to się mówi. Wiesz co, możesz do mnie na DM-a napisać. Zobaczymy możemy zobaczyć o czym chcemy pogadać. Sporo rzeczy naciąganych może być, domyślam się. I tak pewnie właśnie będzie. Plus, w ostatnim filmie gościu ten polski kanał, który oglądaliśmy, porównał tego gościa bardziej do Radana. I to mi bardziej pasuje niż do bezimiennego króla, szczerze mówiąc. There's also the Moonlight Butterfly, who's paying homage to Rosine, Pinwheel, who shares a similar shape as well as face design to the deific image, and well, of course, why not have the promotional art for DS1's DLC be the exact pose from Volume 28 of Berserk? Although, to słyszałem kiedyś. Flashy, but in my opinion, more interesting parts are the mechanics that were inspired from the manga. If you don't know, Guts faces against a larger but stronger beetle and a smaller, although quicker, mantis. And throughout this fight, he struggles to deal with the speed of the mantis and avoid the hard-hitting attacks of the beetle. But if you don't already know, this style of fighting was made into the Ornstein and Smough battle. I mean, even their designs are similar. On the topic of bosses, nienawidzę jej. Haven't mentioned. And the Great Goat was at least a reference for the Capra Demon. The Count's Mouth Centipede definitely inspired the True Monk's second phase. And along with that, the Gale fight has some clear parallels to Berserk. And just like the Artorias DLC, this image of Gale and the painter feels fairly reminiscent of this scene. Although many believe that this entire fight is an homage to Guts, from character design to actual attacks. I mean, Gale
Poczekaj. On stoi pod drzewem, prawda? Czy mi się wydaje? Siemanko, Kubak Sino. Wojownik konający pod drzewem powinien zrobić licznik, ile według mnie tych nawiązań jest bardzo naciąganych, a ile rzeczywiście ma sens. Wojownik pod drzewem z mieczem, ja to mówiłem ostatnio, nie? To brzmi po prostu jak normalny, kurwa, wojownik w każdym jebanym świecie fantazy, nie? Nawet nie fantazy. I mean, Gale even uses one of Guts's weapons. During the third phase, he utilizes a repeating crossbow, which fires a flurry of arrows towards you. And what do you know? Guts uses a repeating crossbow that, well, fires a flurry of arrows towards his target. But adding a weapon that only feels kind of familiar wasn't enough, and why not just put his sword into the game? In Dark Souls 1, 2, and 3, you can acquire these great swords which feel all the too similar to Guts's. Ten DS1 wygląda na chudszego, nie? Dopiero w DS2 zrobili go rzeczywiście takiego potężnego. Myślę, że trzeba temat bardziej zbadać i przeczytać mangę osobiście. Możesz i wtedy mi zdaj sprawozdanie, jak ci poszło. Now it could just be coincidence, but from what we've seen earlier, that's likely not the case. Although if I were to place one connection that is a guaranteed reference, it's Solven's Beast, which in-game looks very similar to the Beast of Darkness. Oh. That's nothing when you compare it to the concept art, which is a one-to-one copy from the manga. And no, może nie jeden do jednego, ale blisko, bardzo podobne. Mówiłem, że to mi mega przypomina bestię z tego. Bestię Sullivana. I ktoś się do mnie zgadzał na streamie, pamiętam. Czy mogę ci mojego maila wkleić? Masz na mnie na dole. Pod streamem jest. Pod streamem. DS2 ma najlepszy, kurwa, te zniszczenia wyglądają kozacko. Najlepszy Greatsword? Czy co? Ja akurat DS2 nie lubię Greatsworda. DS2 to jest chyba jedyna część Soulsów, gdzie ja naprawdę go jakoś nie lubię, ale przez to, że kontrolowanie wielkich broni jest trochę inne w DS2, bo tam mimo tego, że masz loka na przeciwniku, to i tak możesz gałką niechcący albo chcący, przypadkowo, jak się do tego nie przyzwyczaisz, zmienić kierunek ataku, nie? I w przypadku DS2, jak mam wielkie bronie, to strasznie często się mylę, bo jestem przyzwyczajony do movementu z DS1, 3, Eldena, Bloodborne'a i tak dalej. Ten system celowania, mimo tego, że masz lock-on na przeciwniku, był tak dziwnie zrobiony tylko w DS2. Znaczy, gdyby on był od DS1 i byłby cały czas praktykowany w każdej kolejnej grze FromSoftu, to pewnie bym z tym problemu nie miał, bym przyzwyczajony, ale w DS2, no nie potrafię sobie poradzić z Greatswordem. Wolę wielkie pały w DS2. Fine. But as mentioned earlier with the Greatswords, many weapons as well as items were inspired by the manga. One of them which makes a lot of sense is the Logarius Wheel. I mean, who just thinks to make a wheel a weapon? But one of the disciples, just like Bloodborne, uses a wheel as a weapon. And this group of characters must have had a large influence on Miyazaki, since this one chapter holds some of the most connections. Ciekawe. In the Dark Skill Issue, world, tak, jak najbardziej. An unused weapon that is exactly the same to the one we see being used by a disciple. Although it might have been a little too alike, since it was changed to the less flashy catchpole. But going back to the character panel, and these three disciples might feel reminiscent of a certain NPC. And the character Grey Rat wears the same oversized hat. Znaczy, myślałem po prostu o tych niewolnikach z DS3, ale też myślałem o tej czapce, właśnie, o fralach, nie? But we're still not done, and we see them wielding two-man handsaws, which is the same weapon that the Hollow Manservant uses. Back to the panel, and as we move up, it reveals the leader of these disciples, who's called Mozgus. And with such an iconic character, how could you not add him into the game? Although it's of course only inspired, but the Evangelist shares a similar face as well as hat to Mozgus. There's also the religious presence in both characters, although the most clear connection is their ability to strike with a book. I mean, this attack is right out of the manga. And already that's around 6 connections from this chapter, but there's still more. And as you scroll down, we see these wheels being used to create some questionable house decorations. But the same design is present around the undead settlement, which throughout the area has the mangled wheel people. Czy mi się wydaje, tego nie potwierdzę, bo sam nie jestem pewien. Czy przypadkiem rozciąganie ludzi na takich kołach i no to było chyba po prostu tortury w średniowieczu, nie? Jedna z metod tortur. Średniowieczu, jeśli się nie mylę. Może mi się coś pojebało, ale wydaje mi się, że kiedyś o tym słyszałem. Więc tu nie jestem pewien. Throughout the area has the mangled wheel people. And while we're on the topic of wheel people, which is kind of a weird one,
they come back for revenge, spinning at a dangerously fast speed, which in no doubt is just like our wheel skeletons. Also, the attacks shown in the manga... Które w DS3 były za bardzo znerfione i powinny być tak samo wkurwiające jak w DS1. Bo w DS1, jak się na nie trafiło pierwszy raz, to było strasznie. Strasznie. Łamanie kołem było rozciąganie... Łamanie kołem było rozciąganie, było czterema kołnimi? Dziwnie skonstruowane zdanie. Ale chyba wiem, o co ci chodzi. Chyba wiem, o co ci chodzi. Na kołach to nie wiem, ale na pewno rozciągali ich. To chyba było łamanie na kołach. ...are almost identical to the ones we've seen in game. But this is just scratching the surface of inspired enemies, and it seems that only 30 seconds into Dark Souls 3, you'll find a fairly blatant connection. When you come across the ravenous crystal lizard, his design might feel familiar, and odds are it's inspired by Grunbeld, who both share the protruding crystals as well as lizard-like bodies. But one of my favorites are the weird squishy celestial babies in the upper Nienawidzę ich. Who, yeah, you guessed it, are inspired Nie by lubię. The demon child in Berserk. Although many believe that the plague babies are inspired by the demon child, and the way I see it is they both are. Certain angles look a lot like the celestial babies, while others lean more towards the plague baby. And having two enemies be inspired doesn't seem too ridiculous. But within the same panel, there's another connection, and the symbol seen on this tongue is called the Brand of Sacrifice. And if you just erase these two lines and cut a little off the bottom, you have the Hunter's Mark, which is the symbol of Bloodborne. Nie. While we're on the topic of Bloodborne, my favorite... Wiesz, co mi to przypomina? Jak ktoś, nie wiem, jest jakieś słowo napisane i ktoś do każdej literki tego słowa przypisuje numer literki w alfabecie, później te wszystkie cyferki lub tudzież liczby po prostu sumuje i okazuje się, że o, ta liczba daje 2137. Przypadek? No, pomyślcie, kurwa. The part happens to be inspired from a certain manga. The messengers, who are really just the pot boys of Bloodborne, look strikingly similar to the one seen in the manga. There's also the Brain of Mensis, which could be referencing the Sea God, although the manga... Ja w ogóle wiecie, to się dowiedziałem niedawno dopiero. Nie zauważyłem tego nigdy, że tych messengerów w tej misie jest tym więcej, im więcej masz odznak. Ciekawe, nie? Nie zauważyłem nigdy, że ich jakoś przybywa ani nic. There's also the Brain of Mensis, which could be referencing the Sea God, although it might just be a coincidence in design. And there's plenty of enemies where it could be a coincidence over a reference, but I still think they're worth bringing up. And the Manserpent does look similar to the Snake Lord, the Great Feline shares the wide toothy mouth to the Monster Tiger, as well as the amalgamation of body parts that is the Karthus Sandworm, who is very similar to the Human Demon Worm. Kto grając w DS1 nigdy nie widział tego moba, przyznać się? Kto nigdy nie trafił na to miejsce, gdzie są kotki? Ja przyznaję szczerze, że ja trafiłem na nie tylko na moim pierwszym przejściu, jak nie wiedziałem, gdzie idę. A później wiedziałem, że okej, to miejsce jest całkowicie opcjonalne. Nie chcę tu już kurwa nigdy wrócić, jebać te koty. Chuj im w dupę. Więc na moim osobistym ranie jednym tylko widziałem w DS1 te koty. Później zawsze to omijałem, zawsze, za każdym pieprzonym razem. Oczywiście oprócz tej kocicy od Covenantu, nie? Ale ona podobno mordę, ale koniec końców jest jednak trochę mniejsza. Another reference is the Outrider Knight and Berserker Armor, which both look oddly similar in design. As well as that, the NPC Archdeacon McDonald looks almost identical to the Count. I mean, both their body type and face shape are very similar. There's also the Hunter set, which looks a lot like the clothing that Irvine wears. But many people also believe that Sigma... Tego typu hełm, mam wrażenie, że jest w każdym kurwa Robin Hoodzie i innej grze o strzelectwie średniowiecznym. Set, which looks a lot like the clothing that Irvine wears. A reszta seta w ogóle nie przypomina tego. Takie mam wrażenie. Inspired from Bazuso, which I can see the similarities, but I think the more likely option is horse. No czapka, nie hełm. No. Round armor is nakrycie głowy. But like most things, this could just be a coincidence, such as the Black Witch set and Shirka's clothing, which are both similar. Come on, ta dziewczynka w tym kurwa ubranku wygląda jak typowy mag w każdym jebanym fantazy świecie. Similar in color, kurwa. Of course look like witches. Although there's an armor set that I'm very confident in its connection. A character in Berserk who goes by the title of Skull Knight should look fairly familiar since they didn't change much through production. But if you don't already know, this character inspired the Dark Wraith who manages to show up in almost every single one of my videos. But if you compare the two characters, their armor as well as overall design is nearly identical. But to finish off the list of enemies, in Demon's Souls you'll come across a ball of humans called the Prisoner Horde. And Guts faces a very similar foe who is also a ball of humans.
And while we're on the topic of Demon Souls, while exploring the Tower of Latria, this Iron Maiden shares an almost identical design to the ones used in Berserk. Although these both could be referencing actual Iron Maidens who have designs similar to the ones we've seen. And finally, the Winged Knight's strong nose as well as thin eyes were likely inspired by Zondark's armor. Also, one I'm on the edge about is Zondark's slug demon form, which could be the inspiration behind the Puss of Man or possibly Gundyr's second phase, although at this point I can't tell what's a coincidence or not. But let's move on to one of the items, and the red eye orb is more likely a reference over an influence, but if you compare its design to the Behelit, they are almost identical besides the orb lacking some facial features. Now earlier we saw the Berserker armor, and there's actually another one of Guts' sets that appears in-game, and the Golden Age armor is the Baldur armor. They both share the red cape as well as thick iron chestplate, with the only difference being the lack of pants. Now we haven't talked too much about Sekiro, but there are still many connections, and both Guts and Wolf have a prosthetic arm that also functions as a weapon, with Guts having a hand cannon and Wolf having a very similar flame fan. Zgieras? Siemano, pan ekstrem Zwir. Siemano, Gieras, dobry wieczór. Ej, naprawdę ten? On ma w ręce kielbę? Nie słyszałem o tym nigdy. Przenigdy, mimo tego, że o tym berserku ciągle wszyscy mówią, to przenigdy nie wiedziałem, że on też ma tam ujebaną łapę i ma jakąś tam protezę. Jednej ręki nie ma. No właśnie widzę. Ciekawe. Another attack in the game is the Makiri counter, where you step on your opponent's sword, and this is seen throughout Berserk, so the move does seem at least inspired. Also on a side note, one of Nie wiem jak to wygląda w berserku ogólnie, bo mówisz, że to jest w wielu miejscach, ale konkretnie na tym steel shotcie z mangi to wygląda jakby ten człowiek po prostu szedł po tym mieczu, nie? A jednak Mikiri jest bardziej takim szybkim zepchnięciem broni przeciwnika przy pchnięciu w dół, w ziemię, nie? Seen throughout Berserk, so the move does seem at least inspired. Also on a side note, one of the more apparent connections is the white streak that both characters share in their hair. And there's actually many parallels between these two characters, with them both being abandoned as a child and then taken in by a mentor who trains them. As well as that, the two of them do lose their arm, which is then replaced and weaponized. I mean, some of these connections are right on the mark. Now, one detail that I haven't heard too much about is this panel, which reveals these thin stone pillars surrounded by flying dragons, and the scene is likely what inspired the dragon Eri, with them both having an almost identical design. Another environment. I przy okazji, jak dla mnie to jest najładniejsze miejsce w Dark Souls 2. Jest tak kurwa majestatyczne. Jak tylko za każdym razem, jak wchodzę w to miejsce, na jakimkolwiek ranie w DS2, i szczególnie za pierwszym razem, jak to przyszedłem, miałem takie, o kurwa, ale tu jest ładnie, nie? The Dragon Eri, with them both having an almost identical design. Another environmental connection involves the Dark Sign, which is the staple of Dark Souls 3 and honestly one of its coolest parts. But it goes without saying, and within Berserk, the Eclipse has a major role in the story. But wow, there's a lot of connections. I mean, look at the amount in the Undead Settlement. And it's funny to think that the Dark Souls sequels have less connections in a story that's completely unrelated. But if I missed any details or got anything wrong, I'd love to know. And I appreciate you watching up until this point. Have a good one. Ciekawe. To był kanał Z-Volk. Damy lajka, podeślę wam od razu na czat, żebyście to sobie może mogli zobaczyć w razie czego i sobie przyjrzeć się mocniej troszeczkę. Co ja mam o tym filmie do powiedzenia? Znowu mam wrażenie, że sporo nawiązań jest być może na siłę, być może, nie? Bo wrócę znowu do tego, co mówiliśmy ostatnio. Jak się inspirujesz czymś, to nie zawsze wiesz nawet, że się tym inspirujesz, nie? Czasem, tak jak w muzyce jest na przykład, nie? Wiem, że wielu muzyków jak tworzy riff na przykład do nowej piosenki, to nagra riff i jest takie, ty, zajebiście to brzmi, nie? Później zagrasz to koledze i tak, wiesz, to jest kurwa Iron Man. Nie, wiesz, to Tony Iommi w Black Sabbath zagrał to już 48 lat temu i tak, ty, bez kitu, dobra, dlatego tak mi dobrze to brzmiało, nie? I być może właśnie podobnie jest w przypadku sztuki, którym się rysuje, tudzież robi się w grach, nie? Gdzieś tam kiedyś ci coś przez oczy przejdzie, zobaczysz jakąś kurwa mangę, akurat w tym przypadku, i gdzieś to masz w środku siebie. I później tworzysz coś takiego, nawet nie będąc do końca świadomym tego, że na czymś się wzorujesz. Tak samo działa chyba każda inna dziedzina sztuki, nie? Czymś zawsze się wzorujemy, nawet jak nie jesteśmy tego świadomi.
ciężko jest wyobrazić sobie coś całkowicie innego, co nigdy w życiu nie istniało, nie? Tak jak się mówi, że nie da się wyobrazić koloru, którego nigdy nikt nie widział, nie? Wyobraź sobie kolor, który nie istnieje. Kurwa. Powodzenia, nie? Powodzenia. Podświadomie to się robi czasem. No właśnie. Mówię, że nie jesteś świadom tego, że się czymś inspirujesz, nie? Więc może rzeczywiście niektóre rzeczy były zrobione w taki sposób, że dany, nie wiem, grafik na przykład, który tworzył konkretny model, stwierdził, ej, to kurde, sobie takie coś wymyśliłem, nie? Wygląda fajnie, pyk, wrzucamy, nie? A dopiero później, nie wiem, czy fani, czy być może jeszcze podczas developmentu ktoś powiedział, ej, to wygląda trochę jak to, co widziałem tam u tego Miury, tak? Miura miał ten gościu od Berserka. Plus, jeśli chodzi o Berserka, to wszystko jest w czerni i bieli stworzone, nie? Ta cała manga, z tego co wiem. Dlatego te wszystkie zdjęcia są czarno-białe. Ja bym bardzo bym chciał, mimo że mam to w dupie, żeby to było pokolorowane, ale nie przez jakiegoś tam człowieczka, który sobie pokoloruje, kurwa, jak kolorwankę, tylko żeby to było w kolorach takich, jakie Miura sobie wyobrażał, tworząc to, nie? Mangi są zawsze czarno-białe. O, widzisz, to nie wiedziałem. Ale żeby to było w kolorze, bo jest parę rzeczy, które patrząc na to... O, tu było akurat z tą wiedźmą, nie? I on podał później przykład, że ona była fioletowa, no ale nie była fioletowa. Bo w mandze oryginalnej była czarno-biała, tak? Chyba że ktoś powiedział, że Miura powiedział, a no tak, ona ma fioletową tą sukienkę, kurwa, wiedźmy. Ale no, czy tak było? Jeśli to nie jest na papierze, prosto z rąk Miury, no to możemy sobie gdybać, nie? I też to właśnie zaćmienie trochę mi tak się rzuciło, bo tu jest zdjęcie już kolorowe, czyli nie jest z oryginału, tak? Czasem są w mangach pojedyncze kolorowe strony, o widzisz. I okładki. Więc jestem ciekaw, jak to w głowie Miury rzeczywiście wyglądało, nie? Czy u niego to było, bo może u niego to niebo było niebieskie, nie wiesz, nie? Nie masz pewności. Chyba że gdzieś się wypowiedział, ale z tego co wiem, to Berserka jest kurwa tyle tych mang, że jakby miał każde jebane okienko, które narysował, komentować, to by musiał mieć drugie życie, bo pewnie mniej więcej tyle by mu to zajęło, nie? A podczas tworzenia anime zwyczaj współpracują z twórcą mangi, więc raczej kolory są git. Okej, teraz musimy obejrzeć anime. Nie planuję, ale i tak ciekawe. Mówię, jeśli nawet to nie są jeden do jednego rzeczy, chociaż o niektórych rzeczach mówił, że są jeden do jednego, to i tak to jest ciekawe, nie? Było parę rzeczy, które nie mam żadnych wątpliwości, nie? Jak z tą bestią Sullivana i tym czymś, nie wiem, gdzie to było, nie znajdę teraz. Z tą bestią Sullivana to wyglądało naprawdę, może to nie było jeden do jednego, tak jak on powiedział, ten twórca tego Z-Evoke, tego filmu, ale to rzeczywiście było kurwa podobne, nie? Niektóre rzeczy mam takie, okej, nawet nie mogę się przyczepić, bo to wygląda jakby po prostu było wyciągnięte z tej mangi, nie? Ciekawe. Chciałbym więcej takich filmów zobaczyć, plus chciałbym zobaczyć, jeśli chodzi o Soulsy i o gry From Softu, inne rzeczy, którymi się, no, inspirowali, nie? Przy tworzeniu tych gier. No bo wiadomo, że jest w chuj nawiązań do Berserka. Ale czy są jakieś, nie wiem, inne twory popkulturowe, które rzeczywiście jakoś mocno wpłynęły czy na Miyazakiego, czy na samych grafików? Bo na pewno musi to być, nie? To nie jest... Okej, że FromSoft to Berserk, koniec, finish, nie? Często te nawiązania, te inspiracje są połączeniem wielu różnych rzeczy, które się gdzieś tam w twoim łbie mieszają. Jedna z drugą. Podobno tworząc Covetus Demona inspirowali się, hehe, twoją starą. Czekaj. Co mam na czole? Twoją starą mam.